Hej, hej, witam bardzo gorąco w trzecim odcinku już na Szlakach Historii. Zabytkowy i architektonicznie ciekawy zbór plastyk dominował obraz walijskiej wsi przez prawie 400 lat. Został zbudowany przez Sir Johna Trevora I około roku 1610. To właśnie ten wybitny dworzanin wyraził swoje doczesne poprzez wielkość jego prywatnej rezydencji, która bez wątpienia była wykorzystywana do wystawnych przyjęć. W czasie budowy był to jeden z najbardziej zaawansowanych domów, co przyczyniło się do jego wyjątkowości. Na początku XVII wieku był przede wszystkim domem rodziny, w którym urządzano wielkie bale. Dopiero po śmierci Lady Margaret Trevor, żony Sir Johna Trevora I, na początku wojny domowej pozostawał przez większość czasu opuszczony. W XVIII wieku był rzadko zamieszkiwany przez rodzinę. Dopiero po dziedziczeniu go przez państwa Drake, plastyk ponownie stał się domem rodzinnym. W czasie II wojny światowej dom i budynki gospodarcze zostały zarekwirowane przez urząd jako zakwaterowania dla żołnierzy. W tym samym czasie rozpoczął się rozpad plastyk. W 1945 roku podczas licytacji został sprzedany rodzinie Dodds. Używany był w charakterze magazynu aż do połowy 1950 roku. Dodds wnioskował o jego rozbiórce. Po publicznych protestach wniosek został odrzucony i plastyk został sprzedany przez Trevor Robert bezpośredniemu potomkowi pierwszych właścicieli. Został częściowo odrestaurowany i oddany jako miejsce noclegu dla przyjaciół i znajomych. Pod koniec 1970 roku dom okazał się zbyt niepodręczny i został sprzedany prywatnie młodej parze studentów, którzy z kolei z wielkim trudem poradzili sobie z tak ogromną rezydencją. W 1986 roku został kupiony przez Corneille Belleya, który miał doświadczenie w przywracaniu zabytkowych domów i zarządzania nimi. Plastyk powrócił do świetności. Posiadłość jest jednak nawiedzona. Często słychać pojękiwania, kroki, szmery, zapania. Często są odgłosy, jakby 100 osób jednocześnie skakało albo coś waliło młotem o ścianę. Po sesji też pojawia się szara dama. Zaś na terenach posiadłości, szczególnie późnym jesiennym wieczorem, spotkać można ducha córki pierwszego właściciela. Według historii utopiła się ona w studni, z której chciała wyciągnąć rodzinne klejnoty, aby uciec i zacząć życie z ukochanym. Często pojawia się na drodze, pozorując wypadki samochodowe. To by było na razie tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!